nie było. Z meblami. Dzień dobry. Chciałbym badać zagadkę, gdzie ja teraz jestem. Pokażę wam okolicę. Może z okolicy mało to wnioskuję, ale zobaczcie na górę. Już wiecie? Ale to jest zimny. Dlaczego też Mirian pracuje w Mirianie? Staram się, jak mówię. No i dobrze mi to. No nie ukrywam, że no nie jest to takie zajęcie, w którym bym mocno cierpiał. No są momenty, wiadomo, sprawa, jak w każdym chyba zajęciu. A to, co się w Mirianie mi najbardziej podoba, że jeden dzień jadę, jeden dzień wolny, jeden dzień jadę, jeden dzień wolny. I ten czas tej kreatywności takiej mojej, gdzie na drugi dzień mam wolny i mogę to z siebie wylać, dać, to mi się najbardziej podoba. Wtedy tą największą taką kreatywność mogę zostawić dla siebie. No a na tyle jestem w stanie do zaakceptowania to, że mogę po prostu pojeździć sobie i też popatrzeć na różne cuda. No to mi się podoba. Zastanawialiście się lub zastanawiałeś się, po co mi ta tablica w ogóle tu w tym samochodzie? Czasami jest ona odwrócona tyłem, czasami z przodem, czasami jest odwrotnie. A włożę ją dlatego, że czasami jak jest u kogoś fajnie w domu, przyjemnie i miło i ma po prostu już urządzony domek lub mieszkanie, to ja się pytam, czy mogę zrobić sobie zdjęcie i postawić tą tablicę obok. I robimy zdjęcia sobie takie na surowo, aparatem. I później jak je przywiozę do firmy, to te zdjęcia trafiają na portal facebookowy i na Instagram. Fajne jest w tych zdjęciach to, że to jest naturalnie zrobione, surowo. To nie jest dodatkowo nic nieobrabiane. To jest bez żadnej aranżacji, tylko jest tak jak to wygląda. Także wszystkie zdjęcia z tą tablicą wyglądają naturalnie, nie są dopiększane, dopieszczane, tylko są tak jak matka natura stworzyła u kogoś w domu. Jesteśmy w Szczecinie, patrzcie, zobaczcie, jakie tu są fajne budowle. Proszę Państwa, już prawie jesteśmy, już pokazuję, gdzie jesteśmy. Już pewnie się domyślać. Bunkrów nie ma, ale i tak jest. Thank you.
Dobra, starczy, ja już... już można starczyć. Miriam24 poszukuje kierowców do rozwózki mebli. Jeżeli posiadasz zapał, tak jak on, Miriam chętnie cię przyjmie. Aplikuj już dzisiaj.